Jesteśmy w moim biurze. No, w zasadzie tam jest gabinet zawalony wszystkimi ciuchami. Zespół Bayerful istnieje od ponad 30 lat, więc uzbierało nam się tego. Na ścianach mamy w zasadzie wszystkie wydawnictwa, jakie były wydawane przez nas. Zespół Bayerful autorskich płyt wydał 20. W sumie z kasetami, tak to liczymy, że kasetę też liczymy jako płytę. Tutaj są ślady po jajku, bo dostałem kiedyś jajkiem, prawda? Ty chamie i fru dostałem. Blondyneczka, 93 rok, przebój lata. Tu się odbywają nasze zebrania zespołu, tu się odbywają próby, jeżeli jest zimno. Tutaj pracuję przy komputerze, wysyłam maile, koresponduję cały czas z moimi fanami. W ogóle nie mamy w domu komputera, żeby była jasna sytuacja. Nic. Jedynym kontaktem ze światem jest telewizor i wystarczy. Kto na kozioł z przodu? Mój dziadek Józef Świeżyński był kawalerzystą w szkole w Grudziądzu. Ta kawaleria u nas w rodzinie była zawsze, jak chyba w każdej rodzinie. Jak się nadarzyła już okazja w 89 roku, w 90 roku w zasadzie, że już można te konie hodować jako hodowlę, mój teść przepisał na nas gospodarstwo i żeśmy od razu zaczęli hodowlę koni. Zobaczcie, jak on pięknie sobie wyrzuca te nóżki w przód. Wiele dziewczyn, które przyjeżdżają do naszej stadniny, jest zakochanych w tych koniach, bo to one mają taki ładny, arystokratyczny ruch. Wtedy, kiedy decydujemy się na to, że kupimy sobie konia, żeby go mieć dla swoich dzieci, bo taka moda jest, musicie pamiętać o tym, że koń to jest bardzo delikatne stworzenie. Najlepsza jazda konna jest teraz. Jest jesień, jest chłodno, nie ma gzów, nie ma much, nie ma żadnych meszek. Jest fantastycznie i w las jest taki dla konia, ta pora roku jest fantastyczna. Od początku września do listopada cały czas jesteśmy w lesie. To jest fantastyczna sprawa. Jesteście w mojej powozowni razem ze mną. Kocham konie, ale kocham przede wszystkim sporty zaprzęgowe i dlatego no przez te lata, kiedy zaczynałem w ogóle hodowlę, no nabywałem sobie po drodze takie powozy. Za nią stoi brek angielski sportowy, no i tam mamy dalej dwie wagonety, którymi się jeździ na różnego rodzaju biesiady, no i powóz, którym żeśmy dzisiaj jeździli. Moi rodzice, jak ja tylko sięgnę pamięcią, zawsze zabierali nas nad wodę i moja, jak sięgnę pamięcią wstecz, tak daleko, 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 oczywiście prawdopodobnie jest to z opowiadań i ze zdjęć, to pamiętam kajak na jeziorze górskim tutaj w Grabinie niedaleko, gdzie byłem odsunięty od brzegu 5 metrów i darłem się w niebogłosy, bo tata mnie puścił, prawda? Byłem trzymany na holu. I później nam już ta pasja do tej wody tak weszła w krew, że ja jako już w podstawówce kupiłem sobie swój kajak, budowałem swoje łódki, zarabiałem, bo pracowałem na targu. I tak stopniowo. Później był ten czas disco polo i wszystkiego innego. Zacząłem zarabiać pieniądze i kupiłem sobie jacht motorowy. No i widzicie mój jacht Seniorita. Długość 10 metrów, szerokość 3 metry, zanurzenie 3 metry nad wodą. Fajny naprawdę sposób na spędzanie czasu z rodziną, bo zawsze marzyłem o tym, żeby nie jechać gdzieś na wczasy, tylko przyjechać do przystani, do mariny, wsiąść, popłynąć i od tego momentu zaczynają się wczasy mój urlop. No jesteście na moim pokładzie, ba, nawet na mostku. Tak więc ten jacht ma trzy pokłady, ma dziobowy, rufowy i mostek, tak więc, a oczywiście pod nami jest cała kabina sypialna z łazienkami, prysznicami, kuchnią i dwoma sypialniami. Wpłynęliśmy na taką główkę pod wodą i gdyby nie to, że ten kadłub jest z żelkotu, to pewnie byśmy zatonęli, natomiast tu jest 4 cm żelkotu, drodzy Państwo, to jest olbrzymia wytrzymałość tego kadłuba na to, żeby na takie zdarzenia pod wodą, a Wisła jest rzeką nieobliczalną, tak więc możecie być pewni, że lepiej mieć taki jacht tego typu niż z tych teraz obecnie cienkich kompozytów, które no niestety nie są tak wytrzymałe. Oczywiście łodzie są lżejsze, łodzie mają piękne osiągi, łodzie mają aż śmigają. Co z tego? Ale ta jest bezpieczna.